Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Oto on. Tak, to ja. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i żyjemy w najbezpieczniejszym państwie świata, ponieważ przylatuje do nas Joe Biden, po naszemu Józek, Józuś taki, wiecie. Joe Junior, nie mylić z juniorkami, bo juniorki to takie buty były, jakbyśmy za okupacji sowieckiej, to były juniorki. Miałem do tyłu. No, także Józuś przyjeżdża, my idziemy tam na górę mu pomachać, będziemy machali dzisiaj amerykańskimi menażkami, bo mamy amerykańskie menażki. Będziemy Józusiowi ten, to jest władca państwa USA, USA, czyli United States of America. To jest takie państwo, które wszystkim tak bezinteresownie pomaga, żeby było bezpiecznie na świecie. To też państwo, które nazywa Little Bighorn masakrą, a bitwę pod Gettysburgiem zwycięstwem. I to państwo, w którym małe dzieci wierzą, że mogą bakterie przejechać rowerem, a najwięcej witamin jest w cheeseburgerach. My idziemy przywitać pana prezydenta, a oprócz tego zrobimy sobie pyszną zupę szczawiową, bo taki był polityk polski, nie? Nie wiem, jak on się nazywał. Co szczaw proponował, ale był znany z fasolki po bretońsku. Ja nic nie wiem. Ja wiem tylko jedno. Tomek mnie dzisiaj zaprosił w góry na zupę. I tak, zobaczcie, to jest mój plecak. A Tomek swoje wszystkie rzeczy wziął w tym plecaku, czyli nie wziął nic. Ja muszę mu nosić, ale ja zostałem zaproszony. Ja zostałem zaproszony, ale tylko po to, żeby mu to zanieść na górę. Także jak was Tomek gdzieś zaprosi, nie idźcie. Nie ma najmniejszego sensu. Dobra, idziemy. Tak. Jesteś kociołek, wszystko ja musiałem zabrać. I zostałem zaproszony, tak. Pokaż mój plecak, tak żeby tak, to jest Tomka plecak, niby on mnie zaprosił, tu udaj, o. Czyli nie ma nic, nic tam nie ma. A wszystko mam ja, no i super. No i właśnie, idziemy gotować, na razie. Słuchajcie, to podejście stamtąd zajęło nam 10 minut. Lód niesamowity. Nie wiem, jak będziemy schodzić, ale okej. Trzeba macać kijami po prostu. Dobry, ja tu idę, na górę, można? Maciuś idzie, nagrywa filmik. No i będzie miał co nagrywać, bo... Bo mamy... Jeszcze trochę śniegu nam schodzi. Takiego Marka, słuchajcie, chciałbym pozdrowić, co to na wschody słońca chodzi. Mareczku, byśmy też mieli iść na wschód słońca dzisiaj, ale żeśmy zaspali, no nie? Ale myślę, że w poniedziałek może pójdę na wschód słońca gdzieś, a dziś niestety wschodu nie zobaczę, ale zobaczysz słońce w pełni. Dobra, mi było wstyd na wschód słońca, bo nie byłem tak zarośnięty jak Marek.
Jakby właśnie mnie zobaczyli w górach niezarośniętego, to by mnie wyrzucili stamtąd. Nie wpuściliby cię. Tak, nie, no to Marek, prawdziwy bushcrafter, musi być zarośnięty, tak napisał i tak ma być. No dokładnie. Poza tym my idziemy w takie miejsce, gdzie jest McDonald's na górze, wiecie, i Maciek chciał się ogolić, żeby lepiej wyglądać w tym McDonaldzie. No i tak to właśnie jest. Tak między nami wam powiem, że wszystkie osoby, które spotkaliśmy dzisiaj na szlaku, a tych osób było aże 3, stwierdziły, że są zaskoczone, że na taką pogodę, jak jest taka lampa, że w górach trzeba mieć raczki. No, powiem wam, że tam, gdzie jest słońce, to ten śnieg, jak widać, się topi, ale tam, gdzie jest cień, to jest lodowisko, więc nawet na taką pogodę góry mogą okazać się mało przewidywalne, chociaż nie jesteśmy na jakiejś wielkiej wysokości, bo wchodzimy na niecałe 1000 metrów. No ale mimo wszystko fajnie tak pochodzić se po śniegu, nie Maciek? Bardzo fajnie. Jak już nie ma śniegu nigdzie, a my se tu, poważcie się, chodzimy po śniegu i idziemy. Sobie w śniegu właśnie. Źródełko cały czas czynne. Tak jest. I czysta woda. Można czerpać i pić do bólu. Aż kogoś nie zaboli gardło albo coś innego. Pogoda zmienną jest, teraz na przemian błoto, śnieg, błoto, śnieg. Także góry uczą pokory, jak najbardziej, ale też uczą przygotowania się na warunki atmosferyczne. Dzisiaj jest lampa, pomimo tego i tak zabrałem ciepłą kurtkę, która ma możliwość, jak widać, wietrzenia się. Z tego powodu, że jak będziemy wracać z góry, myślę, że w godzinach późno popołudniowych, to zakładam, że te wszystkie cieki będzie chwytał już lodzik. Będą się zmrażały. No teraz idziemy na najwyższe miejsce, 922 metry. Na wierzchołek. Zobaczymy, czy coś widać. No i będziemy robić obiad. COVID się kończy. Ludzie maseczki w górach gubią. O, następna. Proszę bardzo. Od kiedy to ten COVID się kończy? Powiem ci od poniedziałku, ale najśmieszniejsze jest to, że teraz tak, powinieneś zabrać taką chuteczkę i wyrzucić. Okej.
A jak ktoś był chory, nakaszlał i się zarazisz od tego, jak to weźmiesz do ręki? No, to nie, nie pomyślałem. Ale to nie, jest, nie może tak być? A może. No. Ale wtedy pójdę do rządu i powiem rządu, ale miałem się nie zarazić, bo już nie ma COVID-a. No właśnie. No, a oni mi powiedzą, ale nie w górach, bo w górach jest. Ale tam jest schronisko. Po co to wyrzucają? Ja nie rozumiem tego. I to na drodze. A bo może to jest manifestacja, że nie ma COVID-a. A to ja teraz już zrozumiałem. I teraz wszyscy będą maseczki wyrzucać aż do szczytu. A nie ma tu jakichś na turystów? Może majtki będą wrzucać? Może. Teraz jest modne, żeby w majtkach chodzić w góry po śniegu. To może chociaż staniki. O, może. A nie, bo zamiast staników to sobie robią maseczki ze staników. Teraz. A może. To sobie idziemy popatrzeć na górę, bo może będą staniki, majteczki, kropeczki i co to i jeszcze? I więcej maseczek. I więcej maseczek, tak jest. Tak, kochani, wyszliśmy na szczyt. Tam leci nasz przyjaciel, pan Joe. Myślę, że jak poleci w drugą stronę, bo tak se lata nad tymi góreckami naszymi, to nam powie, czy jest już weekend. Panie Joe, powiesz nam, czy jest już weekend, nie? My ci powiemy za to, że tu jest Polska. Nasza Polska. Wiatka, słuchajcie, no nie jest najczystsza, ale... Ale mamy puszkę po piwie, z której możemy zrobić pełne piwo, jak se nalejemy do niej piwo. Łóżko polowe. Mamy na odzysk, prawda, tą świeczkę, tak, którą trzeba będzie wziąć do domu, oczywiście. Mamy puste. Puste tu różne, o, karimatka do siedzenia. A drewno na opały jest. Drewno jest na rozpałkę, proszę państwa. Ale słuchajcie, co tu jeszcze jest? Czekaj. Chodź tu, daj czoło. Tu jest pieczątka, którą sobie można przybić. W czoło. Na czoło. Nie wiem, chodź tu, przeczytaj, bo ja jestem ślepy już. Ja też jestem ślepy. Leskowiec. Tak. PTTK, proszę uprzejmie. Ja to wezmę do Krakowa, jakby ktoś chce chciał... Przyjechać na Prokocim i zrobić pieczątkę, to ja wam będę podbijał. Tutaj jest tusz i gąbeczka i możecie sobie przyjść podbić piecząteczkę na leskowiec, ja ją zostawiam. Oczywiście z tym drewnem to jest chyba żarcik. Być może tam jakiś kawałeczek weźmiemy tego drewienka, ale obiecuję, że uzupełnimy. Natomiast ten cały syf, który jest, to tutaj postaramy się jakoś ogarnąć, bo... Nie, uzupełnimy to też cyfrem, żeby było więcej, żeby było tak równo. Butelka po alkoholu, to nasi to byli. Nasi. Ale na, ja już nie piję. Ale którzy powodem. Nasi? Od słoików. Kora, którzy nasi? Słuchaj. Będę wam pokazywał, co się mieści w moim plecaku, bo Maciek ten mówił, że się nic nie mieści. No mieszczą się rękawice na pewno i piła, jak widać, która jest tutaj przypięta, a resztę to jest deserek i wam pokażę później. Na ten moment piła i rękawice. W poszukiwaniu drewna. O, zaraz to trzeba będzie przeciąć. Proszę uprzejmie. Ile drewna. Następne rzeczy, które mamy w moim plecaku, to jest karimata, czyli zasłona na szybę do samochodu. Kupilka. Apteka. I coś dla mojego psa, nie reklamując zresztą tego produktu. Popatrz, co to jest. Fajne? No, dostaniesz. Kolejne rzeczy. Etui na okulary. Nauk, śmietana, nasz dzisiejszy bohater, czyli szczaw do zupy szczawiowej,
sok z malin, syrop z malin. Chochelka, łyżko widelec. Chochelka, bo być może nam zostanie trochę zupy i ją zawekujemy. Zestaw armii amerykańskiej, butelka Nalgene, nieoryginalna, kubek oryginalny, tutaj herbatka z boku. Jakby ktoś miał życzenie się napić. Jarzynki do zupy, czyli to wam będę później pokazywał. Marchewka, pietruszka, cebula, ziemniaki, czosnek. I tutaj 3 litry wody, bo Maciek dzisiaj wody nie wziął, tylko zabrał sobie kawę. Czy woda z syropem malinowym w górach będzie dobra? Ten syrop jest naprawdę syropem. A woda jest naprawdę wodą. Także na pewno będzie to dobry wybór na ten moment. Porządny nóż, panie docencie, porządny nóż. Tak jest, panie docencie. Z tym będzie gorzej. Dam sęk. Tak, panie docencie, było gorzej, ale się udało. Pięknie, pięknie. Zdecydowanie było gorzej. Niespodzianka, jak tu uderzyć, no? I dało się. Dobrze, to kończymy, bo wystarczy tego rąbania na dzisiaj. Jeszcze tutaj odnij, to pięknie. No pięknie. Dobra, co dalej w moim plecaku? Tu jest oczywiście papier toaletowy i chusteczki i jakaś kartka z zapiskami. A tutaj to, co nam się zaraz przyda, mianowicie jest tak, statyw do aparatu, znaczy nakrętka, podpałki i krzesiwo. I jeszcze coś powinno tu być. Sznurek, zapalniczka, igła z nicią i osełka Falkniv NDC4. No i to jest wszystko, co mi się mieści w plecaku. Jak wam mówiłem, ze znalezionej świeczki pozyskam rozpałkę, a za jako knot do rozpalenia ognia użyję sznureczka jutowego, dokładnie takiego samego jak noszę przy Victorinoxie. A tu Maciuś tu zrobił po swojemu, jak stary harcerz. Oczywiście. I proszę państwa,
Ja no być niestety... profesjonalnie ma się to zapalić, a nie jakaś popierdółka. Niestety ręki nie ma. No, no i założyć, zepsuć. Kulawy człowiek w górach. Tak jest. No. Proszę bardzo. No. I ta stearyna nam się tutaj ładnie będzie topić. Miejmy nadzieję. I zapali się to, co ma się zapalić. Od jednego krzesiwa. Tak. Jak się zajmie tylko ta jedna deseczka czy szczapka, to się już zajmie reszta. Do naszej zupy będzie nam potrzebne to, co wam już mówiłem. Zaraz sobie widzisz, no takie mam. Lubisz takie? Zaraz sobie to będziemy skrobać. To będzie taka zajawka, słuchajcie. Może zrobimy tak, że o, tutaj cyk, myk, pyk. Skrobimy marcheweczkę. Maciek nie chciał skrobać, bo mówi, że się do tego nie nadaje. A ktoś chyba do tego ogniska Maciek sikał, bo tu śmierdzi, nie? Ale to nie ja. No ja też nie. Ktoś, kto przed nami to zrobił, to ognisko, to tu chyba sikał do tego ogniska. Ale to nie byłem ani ja, ani Maciek. Opierki zabierzemy dla zwierzątek Wojtusia. Wojtuś tam poszerza swoją ziemiankę. Ale tylko dlatego, że przytył przez zimę. Tylko dlatego, że przytył przez zimę. Poza tym dzisiaj ma 100% na ciuchach, więc myślę, że też na ciuchach jest. Nie chciał z nami iść, bo się bał. Powiedział, nie, ja z wami nie idę, bo ja się z wami boję chodzić. Bo jak z wami chodzę, to non stop spotykam dziki, albo jakieś inne smakołyki. Myśmy dzisiaj dzika niestety nie spotkali. Aczkolwiek jeszcze możemy spotkać. I co wtedy? Maciek, co wtedy jak spotkamy dzika? Weźmiemy dla Wojtka, nie? Tak. Damy Wojtusiowi. Wojtuś zrobi pasztet. Tak, zrobimy sobie pyszny wywar, proszę Państwa, warzywny, a później poopowiadam wam o właściwościach szczawiu. Szczaw dzisiaj mamy pierwsza klasa. Szczaw ma dużo żelaza chyba. Tak, bardzo dużo żelaza ma. Dlatego jest ciężki. Dlatego jest ciężki i dlatego właśnie jest pakowany do słoików. Jeszcze nie rośnie szczaw, ale jak zacznie rosnąć, to ja polecam zupę szczawiową. Szczaw też zawiera dużo szczawianów, kwasu szczawiowego, który może powodować kamicę nerkową. I dlatego właśnie zaleca się, aby do zupy szczawiowej dodawać śmietanę i
aby do zupy szczawiowej dodawać jajko. Ponieważ i piwo. Kwas szczawiowy łączy się z wapniem i tworzy związek chemiczny, który może powodować właśnie kamienie nerkowe. Szczaw zawiera dużo żelaza, dlatego też niektóre panie, które mają problem z obfitym krwawieniem tak zwanym, stosują szczaw. Szczaw też można stosować na biegunkę, ale biegunkę w takiej, powiedzmy, mało obfitej formie. Oczywiście jak mamy bardzo obfitą formę biegunki, to lepiej skonsultować się z lekarzem. Dodatkowo szczaw jest wykorzystywany także do produkcji syropów na kaszel, a nasze babcie szczaw stosowały na zapalenie płuc. Ale wiesz, jak się ma obfitą biegunkę, to trzeba się skonsultować z Agnieszką, co w lesie mieszka, i z Włóczykijem. I szyszki. Bo oni zbierają szyszki. Tak. A taka szyszka jest niezbędna na zatomowanie biegunki. Tak jest. Szyszka jest niezbędna. O, cebulkę sobie dołożymy. Dzisiaj tutaj mamy 3 osoby, spotkaliśmy na szlaku, ale tutaj widzę, że jest tych ludzi całkiem sporo dzisiaj. Przychodzą sobie patrzeć, nie wiem na co, bo tu McDonalda ostatnio zamknął, ale przychodzą sobie patrzeć. Tak to wygląda. Samoloty latają. Nie wiem, czy to ten samolot już leci, czy jeszcze, czy już wraca nasz Joe, czy jeszcze nie. Miał nam ogłosić, czy jest weekend. Nie, Joe przyjeżdża, przylatuje do Polski. Właśnie po co? Bo ja tego nie wiem. Wy nawet nie wiecie. No właśnie, ja nie wiem. Jedni mówią, że to jest prezydent USA. Czyli jednego z największych mocarstw na świecie. No. Drudzy mówią, że to jest szef NATO. Największego NATO na świecie. Tak, NATO na świecie. Ale to jest przede wszystkim najlepszy przyjaciel naszego prezydenta. A. To jest friend in dick naszego prezydenta. Weź. I to jest o wiele lepsza relacja niż wszystkie inne. No. Ale pan prezydent Stanów USA przyjeżdża dzisiaj i jedzie do żołnierzy USA stacjonujących w Polsce, nie? Tak, jedzie ich odwiedzić. Jedzie ich odwiedzić, przywieźć prezenty, zobaczyć, jak se radzą chłopaki. No a my tutaj se radzimy właśnie tak, bo tak jak wam mówiłem na początku filmu, dzisiaj mamy najbezpieczniejszy i jutro kraj na świecie, nie? Bo pan prezydent jest u nas, w Polsce, no to wszyscy nas pilnują teraz. Mam nadzieję, że nie podglądają nas tu jakoś specjalnie. Miejmy taką nadzieję. O. Nie martwcie się, za chwilę przestanę mówić, ponieważ skończę już obierać ostatniego ziemniaczka, dlatego że chcę, żebyście mieli i widzieli, ile my tego dajemy na 2 osoby, bo przecież my jesteśmy 2 dorosłych facetów i po prostu... Dorosła kora. I dorosła kora, która nie jest szczawiu. Natomiast podsumowując i reasumując, nasz szczaw, gdzie on jest, Maciusiu, ten nasz szczaw? W szczawnicy. Nie, no ale gdzie jest? W słoiku jest, nie? A, w słoiku, tak. W słoiku jest. Pokażesz go tam, do kamury, jak on wygląda? Myślę, że pokażę, on tam, tylko najpierw muszę... Go znaleźć. Nie, sobie zrobić takie coś. Szczaw trzeba zlokalizować. Tak. O. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze.
Sztab jest się gdzie? Cieszę. Możesz. Tu nie ma sztabu. Jak to? Musi być. Nie. No to tu jest. O, no to tam. Masz tam sztab. No to możesz przeczytać skład, jaki jest, jak go przechowywać. Tam wszystko pisze, to jest wszystko naturalne, proszę Państwa. To jest sztab, który należy przechowywać w słońcu. Tak. Żarnia Jana. Się nazywa. Słuchajcie, pewnie mnie nie widać, o. Teraz cię widać. Sztab wspaniały, spiżarnia Jana. Tak. Co tu jest napisane? Co jest? Sztab, sól, nic więcej. No widzisz, przechowywać temperaturę od plus 5 do plus 15. A ty mówiłeś, że nie wziąłem soli, a tu kurde widzisz. Wszystko jest. Sól. I nic więcej. I nic więcej. A my mamy resztę, nie? Tak. Czoski, nie czoski, jakieś takie niedźwiedzie, różne rzeczy. Prawda? Tu sobie czosneczek elegancko damy. To jest taka zalewa szczawiowa, która się otworzyć, możesz otworzyć i pokazać, jaka jest konsystencja. Tylko musisz sobie obciąć mi tutaj nożem, to nie rękę. O. I tam pokaż, otwórz, że jest zawykowany, bo to też jest ważne, że jest zawykowany ten szczaw. To spalimy, bo to jest bawełna i papier, to można spalić. Można spalić, ja tu naleję wody, prawie. No pięknie pachnie. Pięknie? No i pięknie pachnie. No widzisz, mówiłem, że pięknie pachnie. To jest idealny szczap do zupy szczawiowej. A tu jest idealna woda. Tomek tak, wiecie, bierze do ust i pluje, żeby już nikt nie jadł tej zupy po nim. Bo będzie więcej dla niego, no. Tak. No taka prawda jest, no. Na razie cześć. Czołem. Na razie cześć. My tu poważne kulinarne te kręcimy, tą, jak to się nazywa? Promocja kanału i tak dalej, zupa szczawiowa. Promocja spiżarni Jana. Tak. I się leje nam woda, słuchajcie. Bo w tej spiżarni Jana jest ponad 50 produktów różnych. Ja dzisiaj sobie wziąłem od Tomka 5 butelek żurku i to jest najlepszy żur, jaki jadłem. Przypomina mi smaku taki żur, jak robiła moja babcia. No rewelacja jest ten żurek. Tak, leje się jak z kranu. Leje się jak z kranu. A ty tam podłączyłeś to pod siebie, czy pod... Pod siebie. A pod siebie. No jak podłączył pod siebie, to jest taki lepszy. Strumień jest lepszy, tak. Tak, strumień jest lepszy zdecydowanie. A czy ty masz oprócz tego bukłaka swojego wodę w czymś innym, czy nie? Tak, oczywiście. Spróbuj. Ja bym się napił trochę wody, bo piję cały czas tą kawę i... To spróbuj sobie tego. Spróbuj z tej zupy? Nie. Aha. Spróbuj sobie z soczkiem się napić. A ty masz jeszcze sok? Oczywiście, tam jest. To jest sok, no to tak. To jest syrop. Proszę. Syrop. I to jest w takich butelkach ten syrop? Tak. Aha. O. I syrop jest właśnie w takich butelkach. Słuchajcie, tu jest też sok malinowy. Syrop. Syrop domowy. Czy? Super pachnie. Super pachnie. Zaraz sobie zrobię. To sobie rób. Możesz jeszcze powiedzieć, jak smakuje. Cztery litry wody, słuchajcie. O. A zaraz sobie zrobię herbatkę z soczkiem malinowym. Wam powiem. Oj, gęściutki. Rewelacja. A w czym masz wodę? W manierce. A gdzie masz manierkę? Tam leży. A jest, dobrze. Dobra. Woda nalana. To proszę pana. Można z nim pozyskać, jakby trzeba było wodę ze źródełka, ale mieliśmy zapas. Ale nam się nie chciało. Bo my jesteśmy lenie, śmierdzące. To starczy. Położ sobie manierkę. Będziemy próbować. Ja sobie zrobię herbatkę, a ty wstaw kociołek na ten. Na kociołku. Już najpierw się muszę napić. Kociołek napić się muszę.
dawaj swoją opinię na temat syropu ze spiżarni Jana. Pić mi się chciało. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Tu jest kubek od Sylwestra. Dostałem na urodziny. Popatrz. Taki dla amerykański? Amerykański był taki. 1944 rok. Super sprawa. No, zabytkowy taki. To musimy pozdrowić w takim razie Sylwestra. Pozdrawiamy Sylwestra oczywiście i pozdrawiamy Józia, naszego prezydenta Joe. To nie nasz prezydent. No nie naszego, no. Wielkiego Joe w takim razie. Jak ty go tam nazywasz? To jest friendin Dick naszego prezydenta. Aha. A dla nas to kto jest? Ty Joe, Józek. Józek, Józek. Józek, po prostu Józek. Józek. Pozdrawiamy Cię, Józiu. Fajnie, że przyjechałeś. Powiedz, czy jest weekend? Nic nie słyszę. Może, nie wiadomo, że jest. Może jeszcze nie ma weekendu. Może dla nas, a może dla niego nie ma ty. Bo on jest w pracy. On jest w pracy i a on... W pracy nie ma weekendu. W pracy nie ma weekendu. On niestety cały czas pracuje, jest przepracowany. A tu, proszę pana, sobie nalejemy. Słuchajcie, powiem wam tak. Zobaczymy, jak ta zupa wyjdzie. Bo ja tak... Wyjdzie zupa z wora. Wziąłem sobie kiełbasę, bo Tomkowi to niezbyt ufam. No właśnie. Że napluł do tej wody, to nie wiadomo, czy to co będzie. Właśnie, właśnie. Nie o. Teraz trzeba by nie... Inaczej trzeba to... Właśnie, to trzeba wrzucić wszystko na dół. Tak. To drewienko trzeba niżej wrzucić. Na razie sobie zagrzeję tylko, wiesz, moją tą... herbatkę. Dobrze. Wywar nam się już gotuje, warzywny. Gotuje się bardzo szybko, z tego powodu, że kociołki mają dużą powierzchnię grzewczą od spodu. Jak wiecie. To jest niesłychane uczucie, moi drodzy, jak sobie tutaj jesteśmy sami, zupełnie sami, ale jest po prostu tydzień, jest piątek, nie ma turystów, tam królowa w oddali, teraz wam mogę pokazać, tu czerwony szlak, mały Beskidzki, w tamtą stronę mamy schronisko, tutaj szlak żółty do Targoszowa, Beskid Makowski tak trochę widać, no ale królowa jest tylko jedna, ośnieżona, szkoda, że nie wolno chodzić z psem na Babią Górę. Tatr nie widać, Tatr nie widać. Tu ktoś chyba stawiał maszt. Możemy wziąć do spalenia, bo suche. Na wiór. A Maciek pilnuje zupy. Jesteśmy w Polsce, moi drodzy. W naszej kochanej Polsce. Nasz bulion już jest żółciusieńki i teraz Maciek będzie wrzucał nasz szczaw. Wrzucał szczaw.
wleję go ile się da tak, a resztę wybiorę. Ciepło, nie? Ciepło. No i co? Zdrówko. Mamy wlane wszystko? Wlane. No pięknie, proszę Państwa. To ale teraz pięknie pachnie. To teraz jeszcze pomieszaj. Mam nadzieję, że nasza zupa też tak będzie pięknie pachniała. A nie, ponieważ jest to nie za mało tego... Ponieważ, ona się teraz musi gotować około 20 minut. Z tym szczawiem? Zaczyna pięknie wrzeć. Będzie smakowała tak, że będzie kwaśna. Po prostu. Tak? No, tak myślę. To będzie kwaśnico-szczawnica? Kwaśnico-szczawnico-krościenkowa. Zupa. Super. Ale to jest szczaw, czy gdzieś trawy nazbierał spod bloku? Nazbierałem trawy. Tam, gdzie korasika. To najczęściej. Będzie, to będzie gorzkie. Gorzkie będzie. Na razie się pięknie gotuje. Aż jestem po prostu zachwycony tym naszym obiadem dzisiaj. Czyli jak dobry kociołek, no to i dobra zupa. Tak, no to zasługa głównie kociołka jest. Kocioł. Tak. Teraz Tomek będzie pokazywał nowy patent z Victorinoxem. Tak, nowe zastosowanie, słuchajcie, piły z Victorinoxa 91 mm, bo w przeważającej większości wszyscy takie chyba mamy w kieszeni. Bierzemy sobie kociołek, o, i poprawiamy, żeby równo stało. Jest tak. Victorinox, jest kociołek, jest piłka zabawa. Służy właśnie do tylko podnoszenia. Do tego, tak. Do podnoszenia rondelków, czajniczków i innych rzeczy. No i oczywiście profesjonalnie do podnoszenia kociołków węgierskich. No, przede wszystkim się dodaje. No ty, tutaj mi słońce fajnie. Fajnie jest słońce za drzewem. To może szczelimy sobie tu zdjęcie tego. No. Muszę wam powiedzieć, że herbata z sokiem malinowym w górach jest rewelacyjna. Powinniście spróbować. Przyszedł czas na kolejny składnik naszej zupy, już ostatni, jest to śmietana. Śmietana gęsta, 18%, będzie pyszne. Słuchajcie, żeby wszystko wyszło tak jak ma wyjść, to musi być jajeczko. Bo w końcu przecież zbliżają się święta wielkanocne, a jajeczko to jest święta wielkanocny symbol, nie? Świąt wielkanocnych. Słuchajcie, zdejmujemy sobie kociołek z naszą lubką, naszym Victorinoxem. Cyk, pyk. Bierzemy narzędzie, które nazywa się chochelka. Mamy taką małą, specjalistyczną, wiecie, bushcraftową. I właśnie tą bushcraftową chochelką będziemy nalewać zupkę. A resztę zupy, która zostanie, pokażemy wam, jak zawekować na trudne czasy. Czyli... Ty mi tych korzeni tam nie wrzucaj za dużo. Korzeni ci nie rzucam, no. Wolisz, żebym gosi wrzucił? Jak mi zabierzesz do domu smak, chłopie, z dzieciństwa. To jest ta specjalna bushcraftowa przecież. Chochelka, rozumiesz? Dobrze, mi starczy. Tobie starczy. To teraz sobie biorę. Cygnek, pyk. Bo normalnie to możecie sobie pokroić w mniejsze kawałki. Tak, ale my mamy tutaj bushcraft, prawda? Nie wiem, czy coś dla gości zostanie.
Ale dobra. Cebulę i dam. Zawiozę jej cebulę do domu. Nie, ziemniaki to sobie w domu gotuję przecież. No. Ale cebuli taki nie ma. No widzisz. Jest cebula z Leskowca. Nie pomyślałem. Ja myślę, że chyba nie zostanie na zawarkowanie. Nie no. Trochę tego płynu zostanie samego. Chociaż i super. Płynu trochę zostanie i poczekajcie. I teraz popatrzcie, jak się prosto wekuje produkty. Oczywiście jest temat bardzo skomplikowany, bo to nie jest takie proste. Tam jak to suszy słoik. Ja tu suszę słoik, bo słoik musi być suchy. Ten wywarek, który tu mamy, musi być gorący. Bierzemy sobie słoik. Po to się właśnie nosi słoiki w górę, wiecie. Żeby jak nie zjecie czegoś. O, będzie dobrze, popatrz. Jeszcze nam zostanie. I w tym momencie. Dam ci na zakrętkę. I w tym momencie, proszę Państwa, macie gorący produkt, który zakręcacie. O, zakrętka nie trzyma. A, czyli nie zawekujemy. Chociaż... Może źle ją zakręciłeś. Nie. No, nie trzyma. Widzisz? Ale normalnie, gdyby trzymała, daje się to w ten sposób. A może będzie trzymać. I to się nam wekuje. Taki produkt możemy trzymać nawet pół roku w domu. W chłodnym miejscu. Zawekowany. I mamy zawekowany na ciężkie czasy. Tak jest. Proszę bardzo, tyle zostało z naszej zupy. O, i jemy, proszę Państwa. Wracając do tej biegunki, po tej zupie, to nazbierałem sobie szyszek, ze trzy szyszki, także powrót będzie bezpieczny. Także zatkasz sobie. Zatkam sobie ten otworek, przez który... Słuchajcie, no nie wiem, zaraz sprawdzimy, jak to smakuje, no. Mam łyżkę, pierwsze ja, tylko ja, trochę ja mogę, gorące może być. Ja mogę spróbować. Tak, Tomek spróbuje, bo on... To wam powiem. To jest jego patent, dziecko, więc... Moje dziecko. To jest moje dziecko, słuchajcie. Później będzie próbował Maciek, bo przecież... Czemu Maciek ma pierwsze próbować? No i? No i dobra. Ziemniaki ugotowane? Tak. Próbuj. Maciek próbuje, żeby nie było, że ściemnia, patrzcie się. Ale się krzywi, ale się krzywi. Dobre. Wiecie? Coś jak taka delikatna goryczka, jak zupa ogórkowa, nie? No. Ale bardzo dobre jest. No. Bardzo dobre. No. Próbuj dalej, próbuj. Nie myślałem, że to będzie aż takie dobre. Ale to chyba dzięki śmietanie. Tak, i kociołkowi. No, pyszna zupa. No. Pyszna. To się bardzo cieszę. Słuchajcie, smak takiej zupy Maciek zabierze swojej żonie w moim słoiku, ponieważ zdradzę wam tajemnicę, że spiżarnia Jana to jest firma... Z którą współpracuję. Polecam w dobrych sklepach. Jeżeli ktoś prowadzi sklep, to robimy tylko 50 takich produktów, znaczy takich, tego typu produktów i wszystkie są tak dobre, Maciek? Ty wszystkich nie próbowałeś. No, słuchaj, ja próbowałem kilku. Ogórki bardzo dobre. Ten soczek jest bardzo dobry i on jest naturalnie, on jest niedosładzany, bo sklepowe inne są przesładzane soki. A jeszcze dla mnie z tych niewielu produktów, co próbowałem, żurek. Żurek bije na łeb, na szyję. Wszystkie żurki inne sklepowe, co w Krakowie ja mogę dostać po prostu. Może gdzieś indziej na Śląsku są lepsze żurki od tych krakowskich, na pewno są. Ale ten to jest taki typowy żur, jaki jadłem za dzieciństwa, jak babcia robiła. Pyszny żur. No coś wspaniałego. No, to polecamy spiżarnię Jana i tradycyjną polską kuchnię.
No próbuj, Kora. Dobra zupa? Dobra, no widzisz. Smakuje ci. Ha, ha, kochana. Jeszcze? Proszę bardzo. Ale dobra. No. Słoiczek się nam zawekował, a po czym poznać, że się zawekował? Że wieczko poszło w dół. Widzicie? Jak wieczko idzie w dół, to znaczy, że nam się słoiczek zawekował. Więc Gosia, Maćka żona, spróbuje naszej dzisiejszej kuchni. Smacznego, Gosiu. Ognisko jest zagaszone. Tutaj wyciągłem jeszcze patyki, które nie zdążyły się, nie zdołały się spalić. Większego porządku po sobie nie zostawimy, ponieważ za bardzo nie ma co zabierać poza naszymi rzeczami. Świeczkę oczywiście zdobyczną zabierzemy sobie. Pakujemy się i wracamy. Ostatni widok na Królową, jak ktoś lubi, a myślę, że wielu z was lubi. Z pozdrowieniami dla Szymka, Joasi i dzieciaków. Chodź, Korusia, chodź. Ja mam rumuńskie tobołki na plecach. Mamuszę brudny kociołek nosić, ale jest zapakowany i jest super. Tak. Rumuński kociołek. To są właśnie góry. Widzicie, jak się błyszczy. Jakbyście tędy chcieli schodzić, no to życzę powodzenia. Żegnamy się z wami. Kończymy nasz materiał sponsorowany przez piżarnię Jana. Niech będzie. Niech będzie. No i co? I zapraszamy w Piękne Beskidy. Słuchajcie, piękna wycieczka, piękna pogoda, pyszna zupka i miłe towarzystwo. Więcej niż człowiekowi nie jest potrzebne w życiu. Tak. Zobaczcie, jak tu jest ładnie. Popatrzcie się tam w tył, jak widoczki. No pięknie. Pięknie. I cieplutko. I cieplutko jest. I czapkę cieplutko. Mam, bo stary. A tak to po prostu... Cieplutko. Cieplutko, hej. Hej. Trzymajcie się. Zostańcie w duchu. Zapraszam w Piękne Beskidy.